Dobry wieczór Państwu. Zaraz się odwrócę swoją przednią częścią do Państwa i do kamery. Dzisiaj jest bardzo ważne spotkanie, ponieważ po mnie będzie profesor Andrzej Nowak, a po drugie, bo już jest lato i wyraźnie widać, że w średnim wieku Roninów duża część już z wnukami jest na wakacjach, a ja z synkiem będę od tej niedzieli następnej, znaczy od 30 czerwca. W związku z czym następnym razem zobaczymy się 5 sierpnia i mamy przerwę, można pomyśleć, odetchnąć od tej paskudnej polityki, zająć się czymś sensownym, jak jedzenie kiełbasek, lodów, pizzy i tak dalej z dziećmi i wnukami. Słońca chyba będzie dużo, jeśli się nie popsuje. W związku z czym możemy zacząć jak zwykle od najważniejszych rzeczy, które się stały w polityce. U mnie jak zwykle porządek jest trochę inny niż w gazetkach i na portalach. Mianowicie wydaje mi się, tak będę leciał w hierarchii tego, co wydaje mi się politycznie najważniejsze. Pierwsze to jest śmierć małego Szymonka w szpitalu, a właściwie nie tylko śmierć, ale to, co lekarze powiedzieli potem. Bo to, co powiedzieli, wyciągam jedno zdanie. Że próby leczenia dziecka proponowane przez rodziców mogłyby być szkodliwe dla dziecka. Piszą lekarze, którzy wyłączyli dziecku aparaturę podtrzymującą życie i którzy proponowali parę razy wcześniej, że już wystarczy. Na co profesor Talar zapytał profesjonalnie, czy może pan mi nie przeszkadzać? Jak bardzo pan chce coś powiedzieć, to ja skończę 5 minut wcześniej i dam panu głos. Pan profesor Talar zapytał uprzejmie, ile razy można umrzeć? Bo jeżeli lekarze 3 razy stwierdzali śmierć kliniczną, przepraszam bardzo, to która by już pozwalała, czyli śmierć mózgu, która by pozwalała na wyłączenie tej aparatury, no to znaczy, że dziecko 3 razy umierało, ale to znaczy, że przedtem zmartwychwstawało albo jakoś ożyło. Czyli, że te pierwsze oceny lekarzy były fałszywe. Być może wszystkie. Chciałem powiedzieć uprzejmie i oficjalnie, że w Polsce już mamy eutanazję. I jak rozumiem, legalną. Być może nie do końca dającą się odczytać w przepisach prawa, ale jeśli można powiedzieć rodzicom, że jakiekolwiek próby leczenia, nawet nieudane, mogą być szkodliwe dla dziecka, które właśnie chcą pozbawić życia, to mamy właśnie do czynienia z eutanazją. I dobrze jest, tak jak kiedyś jedna dama ogłosiła nieprawdziwie w telewizorze, że już nie mamy komunizmu, to wydaje mi się, że ja mam rację, że już mamy w Polsce eutanazję. Porządny chłopaczek, Sebastian Kaleta, który został wiceministrem sprawiedliwości, chyba w nagrodę za to, że był wiceszefem komisji reprywatyzacyjnej, której szefem był kandydat na prezydenta Warszawy z PiS-u, albo dokładnie od Ziobry. Otóż jego komentarz, to jest wiceminister, że to są dziwne słowa. A chyba by należało powiedzieć, że to są antyludzkie słowa raczej. Słowa ludzi, którzy uważają, że wiedzą lepiej i że mogą
pozbawić życia każdego, kiedy uważają, że to już. Co prawda potem to się nie sprawdza, ale tak i tak pewnie mają, trzy razy mieli rację. Więc pierwszy punkt mamy już eutanazję w kraju. Drugi punkt jest chyba równie dobry, to znaczy równie dramatyczny. Mianowicie osobnik kobieta Ewa Graczyk, jakaś feministka czy działaczka genderowa, opublikowała niebacznie plan walki z nami przy okazji z Kościołem, czyli z nami. No i niebacznie dlatego, jak zwykle to tam się takim jak pan szef Wiosny partii, czyli pan Biedroń, jak się zagalopują w swoim świętym posłannictwie, to mówią rzeczy, które taktycznie należałoby sprzedać za parę lat, ale oni już się tak strasznie spieszą, że już czasem mówią wszystko, co chcieliby zrobić. Pani powiedziała po pierwsze, że należy walczyć z czekaniem na Wigilię. To oznaczałoby, że czekanie Polaków na Wigilię jest szkodliwe, czyli na narodziny Boga, ale też, jak rozumiem, i Wigilia jest szkodliwa, no bo jeżeli czekanie na Wigilię jest szkodliwe, to i sama Wigilia i same narodziny Boga też pewnie są szkodliwe dla państwa i narodu i dla ideologii gender. Nazwała to świętym paraliżem, czyli czas, w którym ludzie są namawiani przez osoby duchowne i wierzące, żeby poświęcić się choć trochę refleksji, myślenia nad tym, żeby się poprawić, żeby być lepszym dla Boga, ale i dla ludzi przecież, i dla siebie. To jest coś szkodliwego. Święty paraliż, bardzo ciekawy termin. Po drugie, mieliśmy taką fantastyczną w średniowieczu imprezę albo czas nieświęty, karnawał, w którym wolno było pokazywać religię w taki ludyczny, czyli ludowo wesoły, pogodny, niezłośliwy, radosny. Pokazywać religię z dystansem, a nawet nie powiem z krytyką, bo to nie ten poziom, bo tu nie było refleksji, to była zabawa. Można było naruszać sakrum, bo był na to odpowiedni czas i tylko wtedy był na to czas. I ten karnawał trzeba tu przywrócić, jak rozumiem, na stałe, ponieważ profanacja sakrum jest rzeczą dobrą dla gendera w każdym razie. I czyli wolno obrażać uczucia religijne ludzi, ponieważ jest karnawał. A to, że może być cały rok czy na zawsze, to inna sprawa. Trzeba będzie rozszerzyć czas karnawału na cały rok. I po trzecie zapytała tak trochę, bym powiedział, zabawnie, a w kanazie bez wiedzy. Czy naprawdę jest gdzieś paragraf za obrazę uczuć religijnych? No niby jest taki zapis w Konstytucji, ale jak rozumiem, te literki przed rozdziałami, to według tej pani to nie są paragrafy w rozdziałach Konstytucji, przy poszczególnych artykułach. Razem to się układa w taki dosyć jasny plan działania. Można, a pewnie i trzeba, znieważać ludzi wierzących. Znaczy przez wierzących rozumiemy tylko katolików, bo tych innych nie należy w ogóle. Z różnych powodów, często ze strachu. A katolicy to są ci, co nie oddają, więc nastawiają ten drugi policzek, więc można ich lać bezkarnie.
ale to oznacza tak naprawdę wykluczenie wierzących katolików z życia społecznego. Bo to oznacza, że to oni mają być ofiarą tego życia społecznego, które nazwiemy karnawałem. Czyli życie społeczne ma wyglądać jak karnawał, żeby było wszystkim wesoło. Przebierali się w te sześciokolorowe ubranka i flagi. A to oznacza, że działacze genderowi mówią, że czas jest na totalitaryzm. Czas jest na to, żeby większość potraktować w Polsce jak margines, jak ludzi gorszych, czyli jako nie obywateli, albo jeszcze dalej, nie stosować wobec nich demokracji, zasad demokratycznych, zasad partnerskiego współżycia, albo jeszcze więcej, nie stosować wobec nich prawa. Bo jeżeli ta pani mówi, że nie ma paragrafu na obrazę uczuć religijnych, to mówi, tak naprawdę chcemy, żeby prawo nie służyło obronie praw większości Polaków. Czyli mniejszość może rządzić według własnego uznania, według swojej wiedzy absolutnej, bo to, że katolicy nie mają racji, to, że ich zachowania, obrzędy, wiara, światopogląd jest gorszy i nie zasługujący na obronę, oznacza naprawdę kierunek w stronę totalitaryzmu. I tak jak ta opozycja czasem opowiada, że to PiS prowadzi do łamania demokracji, albo nawet łamie ją, prowadzi do jakiejś tam formy autorytaryzmu czy totalitarnych form rządzenia, to po prostu jest to ukrywanie tego, co sami chcą zrobić, bo większość najczęściej nie dba o własne prawa, a żeby większość mogła rządzić, to jedyną formą nie jest dyktatura. Dyktatura zawsze jest rządem mniejszości, dość dobrze zorganizowanej. Większość, jeżeli chce rządzić, to tylko za pomocą demokracji. Demokracja to są rządy większości. Czyli naprawdę ci genderowcy chcą demokrację zlikwidować. To jest drugi punkt tego naszego programu. Jest też trzeci. Pan Najsztub, dziennikarz. Gazety Wyborczej tam kiedyś, ale to wszystko jedno, bo zawsze będzie dziennikarzem tej samej orientacji politycznej. Prawie jak w dowcipie przejechał staruszkę na pasach. Nie miał prawa jazdy, samochód też nie miał prawa do jeżdżenia. I ten pan został uniewinniony, ponieważ on jechał wolno, a staruszka, 77 lat, weszła na te pasy za szybko. Albo jak sąd napisał, nie można stwierdzić z całą pewnością, z jaką prędkością staruszka weszła na pasy. No, oni by chyba już mogli redagować jakieś pismo satyryczne, chyba lepsze niż nie Urbana i śmieszniejsze. Ale najważniejsze jest to. To co prawda nie jest jeszcze ostateczne. Wyrok jeszcze może być zaskarżony, ale Sąd Rzeczpospolitej powiedział, że człowiek bez prawa jazdy, człowiek, którego samochód też tego prawa jazdy nie ma, który zetknął się samochodem ze starszą panią na pasach, na niedużej prędkości, może być niewinny, ponieważ prawdopodobnie chyba to tak jest, ponieważ on jest niewinny, to chyba winna jest staruszka. Co prawda z żadnym prawdopodobieństwem nie można udowodnić, że ona weszła nielegalnie na te pasy, bo jak nie wiadomo z jaką prędkością weszła,
sugestia, że chyba nadmierną, no to znaczy się, że tutaj sąd jednak uwierzył Najstubowi, a w Kanadzie stanął w obronie jego interesu. Jeżeli ten rząd PiSu, czyli minister sprawiedliwości, nie potraktuje tego case'u jako deliktu ustrojowego, to znaczy tego, że sąd złamał taką pierwszą zasadę współżycia społecznego, że ludzie są równi. Po drugie, że sąd staje po stronie pokrzywdzonego, ponieważ ewidentnie pan Najstub zrobił coś złego, na co kodeks drogowy nie pozwala. Ale sąd znalazł okoliczności, które go uniewinniły. Ponieważ mowa ludzka jest bogata, a sposoby prowadzenia do argumentacji są przez historię myśli filozoficznej i prawnej bardzo rozwinięte, to może tak jest, że sądy już zaczną prowadzić zasadę, że ludzie, którzy sprzyjają opozycji, są niewinni, czegokolwiek by nie zrobili, a starsi ludzie po 70 są winni, bo co prawda nie można tego udowodnić, że ta starsza pani głosowała na PiS, ale podejrzenie takie jest, bo starsi raczej głosują na PiS. Dlatego radziłbym wszystkim staruszkom albo nosić ze sobą taką wiadomość, że głosowałem na Platformę, kiedy się wchodzi na pasy, albo nigdy nie wchodzić na pasy, albo wchodzić z jakąś obstawą policyjną w prędkością zbliżoną do zera. Ale to też się może okazać niebezpieczne dla nich. I to mamy trzecie już fakt polityczny złamania wszelkich zasad prawnych i społecznych. I wszystko jest dobrze. To znaczy nie mamy żadnego stanowiska ministra sprawiedliwości w tej sprawie, który by się nie tylko obruszył, ale coś zrobił formalnego w tej sprawie. I tyle byłoby prawie o tym, co się u nas dzieje w Polsce, gdyby nie fakt czysto polityczny już, a nawet partyjny, albowiem pan Adam Hoffman, ogólnie podobno ziobrysta, który z PiSu wyleciał za nieduże przewinienie, a potem prezes Kaczyński nie najgorzej o nim mówił, za to on coś powiedział o premierze Morawieckim, czego w PiSie się nie mówi. Mianowicie powiedział, że premier to właściwie już premierem nie jest, a uprawnienia ma niedużo większe niż to, żeby chodzić na kinderbale. A to jest o tyle zabawne, że premier, jak widzimy, cały czas premieruje i to na bardzo trudnych, szczególnie zagranicznych odcinkach. To raz. A po drugie, znając preferencje kadrowe i polityczne prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nie radziłbym Adamowi Hoffmanowi tak przesądzać, bo się może bardzo po wyborach jesiennych zdziwić. I uważam to, co on powiedział, za nie tylko niedelikatność, ale taką nielojalność. Słucham? Symptomatyczne to jest na pewno, nie ulega żadnej wątpliwości, ale pan Hoffman prowadzi różne interesy całkiem sprawnie, więc ja myślę, że nie jest z nim tak źle. Natomiast uważam, że to jest nielojalność wobec swojego ugrupowania politycznego, ale tylko on zwrócił uwagę na status premiera według niego, a ja zwracam uwagę na status wypowiedzi pana Hoffmana, który bardzo inteligentnym człowiekiem jest i w ogóle schudł przepięknie i wygląda jak celebryta.
I zostały mi dwie jeszcze rzeczy, bo dzisiaj nie chciałbym specjalnie przedłużać, mając nadzieję, że profesor Andrzej Nowak zacznie wcześniej. Mianowicie zdarzyły się dwie rzeczy ważne na świecie. Po pierwsze, to, co się dzieje w Gruzji, pokazało, że takie państwo frontowe, które no, jest w konflikcie także militarnym po prostu z Rosją, jest tak delikatne, że nic dziwnego zresztą, że drobny fakt może przewrócić tam rząd i sytuację polityczną bardzo zmienić. Mianowicie ktoś tam wpadł genialnie na to, żeby zrobić, pewnie takie coś odbywa się co jakiś czas regularnie, zjazd wszystkich ugrupowań czy kościołów, ale chyba ugrupowań prawosławnych. No tak, tylko że jeżeli w imieniu kościoła występuje poseł rosyjski z nazwiskiem Gawrilow, to on chyba nie jest żadnym kapłanem, a na pewno nie jest wodzem żadnej, więc tam chyba coś to nie jest tak, że to się spotkały kościoły, ale na pewno też spotkali się politycy, którzy mówią w imieniu tych kościołów prawosławnych. No i ponieważ, nie wiem dlaczego, może tak z kolejki przypadło temu panu prowadzenie obrad, w dodatku w parlamencie gruzińskim, to usiadł sobie na miejscu przewodniczącego tego parlamentu, za co pan przewodniczący zapłacił po paru dniach dymisją. I coś tam sobie mówił, co nie było tak istotne, ponieważ on wcześniej popierał niepodległość tych terenów, które Rosjanie Gruzinom zabrali. Więc wystarczyło. Wroga zapraszać do siebie to jest coś niezwykłego. Szczególnie jak się nie utrzymuje z Rosją żadnych kontaktów dyplomatycznych. I no i kilka czy kilkanaście tysięcy Gruzinów wyszło sobie nocą. Próbowali odbić ten parlament. Nie do końca im się udało. Rannych było bardzo dużo. Ale wynik jest taki, że pewnie rząd się wymieni i pewnie trzeba będzie zmieniać politykę Gruzji. Czyli Gruzini coś wywalczyli na ulicy, co normalnie się wywalcza w parlamencie, no ale w parlamencie usiadł im ten Rosjanin. To nie mogli tam nic zrobić. Ale pokazuje to tylko, jak delikatna sytuacja jest. Wystarczy, że jakiś putinowiec usiądzie nam na fotelu, o tu na przykład. No i od razu zmieniamy porządek polityczny w państwie. A ostatnia rzecz właściwie jest optymistyczna. Mianowicie jacyś panowie techniczni od badania wypadków lotniczych, jeszcze raz od strony wyłącznie technicznej, zbadali katastrofę w Gibraltarze, w której zginął nasz premier Sikorski, nie myli z ministrem spraw zagranicznych i obrony. I od strony technicznej wyszło im, że to, co się stało, czyli ten typ lotu i konsekwencji tego, jak samolot wylądował w wodzie, konsekwencje są takie, że można tylko i wyłącznie powiedzieć, że nie był to żaden wybuch, żadna eksplozja, żaden zamach, że pilot wylądował specjalnie, wodował specjalnie. To dopiero otwiera drogę do domysłów, co było dalej, co było przedtem. Czyli to już tak pierwszy domysł, ale na nim poprzestanę. Wylądował, bo coś stało się przedtem i trzeba było to przedtem przykryć wodą. Ciekawe, czy za tym pójdą jakieś inne typy śledztwa, już takiego typowo policyjnego, ale można by dokonać takiej analizy, oczywiście, co się samo nasuwa, lotu w Smoleńsku. Co stało, jakie powody są, że ten samolot tak właśnie taką miał trajektorię na samym końcu. I tyle. Na tym bym zakończył. Wydaje mi się, że lato będzie bardzo gorące, przede wszystkim politycznie. Bo jeżeli teraz już tak jest gorąco, to może nie wiadomo, czy pogoda tak się utrzyma w lecie, czego bym jednak trochę życzył tym, co są nad morzem, a nie co są w miastach. I zobaczymy, która jest godzina.
bo ja bym czekał bardzo na profesora. O, właśnie się dowiedziałem, że synkowi dentysta wyrwał kolejny ząb mleczny i to jest ważna wiadomość. I no, to takie dziecko, że każdy ząb mleczny trzeba mu wyrywać, a nie wychodzi sam. Ja wszystkie zęby mleczne zjadłem. Tym się różni tatuś od synka. Jeżeli mamy trochę czasu, to może damy Państwu trochę opowiedzieć, bo powiem, że mam taki już wstręt do polityki, że nie chce mi się opowiadać na przykład o tym, że właśnie Trybunał Sprawiedliwości uznał, że prawo w Polsce, które już nie obowiązuje, bo zostało zmienione, jest nielegalne w myśl prawa Unii Europejskiej i surowo PiS został za to prawo, które sam właśnie już zmienił, potępiony. Ja bym oczekiwał teraz, żeby Trybunał Sprawiedliwości zajął się też różnymi aktami prawa, które od dawno nie funkcjonują. Na przykład, nie wiem, pokojem ryskim, albo układami Polski z Krzyżakami. No, możemy cofnąć się jeszcze dalej, na przykład do aktów prawnych Solona w Atenach, bo myślę sobie, że jeżeli Trybunał posiada taką piękną wiedzę historyczną, to nie należy jej marnować. Bardzo możliwe na przykład by się okazało, że ustrój w Grecji, w Atenach, nie był zgodny z prawem unijnym. I Grecję należy surowo wezwać do naprawy tego prawa, a przy okazji mogliby coś zapłacić. Ale myślę, że tym w ogóle się nie warto zajmować, ponieważ jak Państwu mówię od dawna, im Unia Europejska będzie słabsza, im bardziej zdegenerowana, im bardziej będzie szła w kierunku tej poprawności politycznej, gendera i tamtych z tego socjalizmu, czyli dużej ingerencji państwa, tym będzie mniej efektywna, tym będzie coraz bardziej marginesem świata, tym bardziej będzie atakowała Polskę. Ponieważ Polska chce pójść w innym kierunku po prostu, żeby ludziom było lepiej. I to nie tylko Polakom, ale jeszcze tym Europejczykom też. Ale to chyba w Unii nie o to chodzi, żeby ludziom było lepiej, tylko żeby tej elicie było lepiej. Więc oczywiście należy się takich wyroków spodziewać następnych. Tylko ciekawe, czy będą nakierowane na teraźniejszość, na przeszłość, czy na przyszłość. Na przykład mogą wydać taki wyrok, że ponieważ gazety piszą, że PiS za 2 lata chce coś uchwalić, to oni już się wypowiedzą, że nie jest to legalne. No to chcą nas ostrzec, żebyśmy nie marnowali wysiłku legislacyjnego. Okej, to ja bym na tym skończył. Pytanie, czy Państwo chcą coś na pożegnanie 4-tygodniowe nam powiedzieć. A może coś o panu Tusku? Ja? A w jakiej sprawie? Znaczy o kim? O panu Tusku. Ale kim on jest, że należałoby o nim mówić? Można mówić o nim w paru, na paru płaszczyznach. Po pierwsze nie jest i nie będzie, bo on jest człowiekiem ostrożnym i niezbyt odważnym, chyba żeby pani Merkel mu ukazała. To wtedy może powalczyć, ale on, każdy kandydat opozycji, wojnę z prezydentem Dudą czy innym kandydatem PiS-u już przegrał. Także w tej sprawie pan Donald Tusk raczej nie wystąpi. Chyba najlepszą rolę odegrał jako świadek w komisji VAT-owskiej, a przedtem Amber Goldowej, bo tam się sprawnie bronił, wbrew temu, co tam prawica pisze w swoich gazetach. No ale to raczej wynika z tego, że prawo mamy dość ogólne i prawo dotyczące odpowiedzialności polityków pełniących funkcje państwowe jest chyba zbyt ogólne i chyba zbyt słabo egzekwowane. Ale to jest trudna sprawa, dotyczy to ustroju tego, czy politycy mają prawo do błędu,
bo jak mają prawo do błędu, to mają też prawo do celowych błędów, do specjalnych spisków i tak dalej, do różnej działalności politycznej, którą można właśnie przykryć powiedzeniem, że może to był błąd, a może zaniedbanie. I tym się różni państwo od Kościoła. Bo jak polityk czegoś zaniedba, to idzie sobie na komisję i tłumaczy, że nie jest winien. I takie jest fajne zdanie, które nie wiem, czy to politycy Platformy wymyślili. Mianowicie, nie mam sobie nic do zarzucenia. Znaczy mam czyste sumienie. A w Kościele jest inaczej. Jest zaniedbanie, to trzeba iść do spowiedzi, się z zaniedbania wytłumaczyć, bo to grzech jest. Kościół jednak jest sprawniejszy pod warunkiem, że ktoś naprawdę jest synem Kościoła i przestrzega tych zasad. Jeszcze jest trzecia płaszczyzna Donalda Tuska, znaczy funkcjonowania jego, czy aktywności jako ojca, patrona opozycji albo doradcy opozycji. Na razie nic mądrego nie wymyślił i to jest deprymujące. Miał wymyśleć porządny ruch samorządowy 4 czerwca, tylko jak państwu mówiłem, ten ruch nie ma nic ciekawego narodowi do zaproponowania poza LGBT i odbieraniem kompetencji państwu, czyli rządowi, a dawaniem tych kompetencji samorządom. Ponieważ samorządy się bardzo zepsuły przez te 30 lat demokracji, znaczy chore są na to samo, na co partie polityczne są chore, czyli partiokrację, to nie jest to specjalnie pociągające dla Polaków. Czyli nic Tusk nie wymyślił takiego, co by tych Polaków porwało. Nie myślę tu o porwaniu na strzępy, tylko o tym, żeby ich tak porwać, żeby poszli za nim, jak za głosem czarodziejskiego fletu. No właśnie byliśmy z synkiem na operze Mozarta. I ponieważ wydaje się, w odróżnieniu od tej opery, że opozycja nie kupiła sobie, ani nikt im nie dał takiego czarodziejskiego fletu, to Polacy za tą opozycją nie pójdą, bo jednak wolą te proste rzeczy, które PiS daje, a tamci tylko odbierali. To jeszcze na koniec powiem tak, że byłem odpytywany przez Wiadomości, to znaczy przez ekipę Wiadomości, co myślę tam o szczycie europejskim, który się zaczął i jakoś tak się zamulił, że już nie wiadomo, co przyniósł, poza tym, że 5 krajów czy 4, tu jeden kraj gdzieś się zgubił, łącznie z Polską, zagłosowały za tym, żeby do roku 2050 i wcześniej nie prowadzić takiej polityki energetycznej, żeby wyrównać poziom tego, co oddajemy jako dwutlenek węgla do atmosfery, z tym, co lasy z tej atmosfery biorą. Czyli Unia sobie wymyśliła, że w roku 2050 już nie będziemy właściwie szkodzić tej atmosferze i wszystko, co wydychniemy, to lasy nam zabiorą. Więc lasy są potrzebne. O właśnie, i zapomniałem o jednym punkcie. O Niemczech. Mają taki 1000-letni las, który właśnie sobie wycinają i żadni ekolodzy nie protestują. 1000-letni las. Nie mają płacone. Słucham? Nie mają płacone. Jest coś ważniejszego. Mianowicie jest to konflikt dwóch narracji ekologicznych. Jedna mówi, chronimy lasy, czyli naturę, bo ona jest tam u nich szczególnie ważniejsza niż człowiek. A druga mówi, nie tylko, że człowiek jest ważniejszy od tego lasu, ale biznes jest ważniejszy, czyli produkcja prądu za pomocą wiatraka, które będą tam stały w tych miejscach, gdzie się ten las wytnie. I po raz pierwszy mamy konflikt dwóch orientacji ekologicznych i się okazuje, że wygrywa spokojniutko biznes. Stawiamy wiatraki, bo to się opłaca.
co pokazuje, że ta ekologia jako bezinteresowne dbanie o naturę jest tam guzik warta albo po prostu jest zwykłym oszustwem, ale stosowanym tak, żeby utrudnić Polsce życie, natomiast ułatwić życie w Niemczech. I Niemcy w ten sposób pokazują swoją konsekwentną postawę przyjaciela wszystkich państw europejskich. A dlaczego zacząłem mówić o tych wiadomościach? Bo coś tam nagrałem, ale nie puścili i ciekaw jestem, czy dlatego, że przynudzałem, czy dlatego, że, a krótko mówię, że powiedziałem coś takiego. Co jest właśnie pendant do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Albo ja mówiłem. Mianowicie, że wygląda na to, że pan Weber Niemiec, a mówiłem to przed szczytem, nie będzie szefem komisji. No i na to idzie, szukają teraz kandydata z nie niemieckiego kraju. Ale co to według mnie może oznaczać? Że jeżeli Niemiec nie będzie szefem Komisji Europejskiej, to znaczy, że Niemiec musi być szefem Rady Europejskiej, czyli tej Rady Premierów Unii Europejskiej. A jeżeli Niemiec nim będzie, to może tak być, że Niemiec nim nie będzie, tylko będzie nim Niemka, co ma na imię Angela. Co prawda ona mówiła wiele razy, że absolutnie nie, ale wariant taki, żeby Niemiec nie był szefem komisji, szykuje właśnie miejsce dla Niemca jako szefa Rady Unii Europejskiej. A to będzie oznaczało, że Niemcy będą już bezpośrednio dowodzić polityką Unii Europejskiej, czyli że to byłoby najbardziej zabawne, gdyby pani Angela wymieniła pana Donalda Tuska i zabrała mu tę posadę, a on na pewno będzie jej świetnym doradcą, bo będzie opowiadał o tym, co zrobił albo czego nie zrobił przez te, już nie wiem ile, 5 lat? Strasznie długo. No ale wytrzymali się. No, najlepszym dowodem na to, że Polska chce być i PiS chce być w Unii Europejskiej jest to, że nie wyszliśmy z niej, chociaż Tusk 5 lat był jej prezydentem. I na tym bym zakończył.